I no, ja chciałem zapytać, jak pani miała możliwość rozebrania się do Playboya, za ile pani się rozebrała? No za darmo. Za darmo? Za darmo. Poważnie się. Tak? Całkowicie poważnie. Jeżeli ona mówi, to całkowicie. Naprawdę? Czyli normalnie, nie? A co ja mam coś innego niż na filmie? Nie, nie, ja się pytam dlatego, z ciekawości. Wie pani, to jest taki tylko reportaż, który ja przeprowadzam. Czyli... Sondaż. Mówię, za darmo. Sondaż. Zwykły sondaż. I mam chipkę i mam dupkę tak jak każda inna chyba. I za darmo? No dobrze, to, a panowie, bo jest... Ja za darmo dam dupy, no. Za ile by pani mogła ewentualnie się rozebrać do Playboya, jeżeli pani proponowali takie te? Ale nigdy bym się nie rozebrała. Nigdy? Za żadną nie, sumę? Nie. Żadną. 10 kafli. 10 kafli by się rozebrał do Playboya, czy w ogóle na ulicy? Na ulicy też bym się rozebrał. Na ulicy za ile by się rozebrał? Ja tutaj mogę się rozebrać. Tak? Za ile byś się rozebrał na ulicy? No właśnie, tak by. Co? No to rozbierz się śmiało za darmo. No. No, śmiało, no i normalnie się rozbierasz, nie? Ja to mówiłem. No, ja nie mam czego, niczego, no to śmiało ściągnij. Ja I nie krępujesz się, nie? Nie. Śmiało, nie? Czego miałbyś? Czyli w sumie wszędzie mógłbyś się rozebrać, nie? A na ulicy, jakbyś tak nago miał chodzić, to za ile byś chodził nago? Cały dzień, ale cały dzień, żebyś... Cały dzień nago, tak? Cały dzień nago, no. W lato, żebyś nie zmarł. Co? Blago, całkowicie na. Tak, całkowicie jak Andrysa se chodzisz tutaj, słuchaj, pokrzywą z tego w lewo, w prawo, co? No gorzej, jakby jeszcze trzeba odliczyć mandaciki, nie? No ale to mandat by se odliczył, to za ile, powiedz mi? Tylko gorzej wiesz, jak to lato, nie? Dziewczyny pół nagie też chodzą, to jak pójdzie w górę, to wszystko taki lekki wstyd. Ale to dobrze. Niech pani powie, jakby pani miała możliwość rozebrania do Playboya, za ile to by było? Playboy by mnie nie chciał, póki mam takie ciało. A dzień dobry, witam serdecznie panu. Ja chciałem zapytać, bo teraz wyszło na nosa. Pani, nie pani. Pan. Ja myślałem, że będziesz pan. A nie, witam serdecznie panią. Ja chciałem zapytać, bo teraz najnowsza książka wyszła. Wydanie. Najnowsza książka, wydanie. Tak. Wydanie. Wydanie. Naga. No wszystko ja wiem. Naga bo kobieta. Ja też czytam książkę. Naga kobieta. Ja chciałem zapytać, za ile by pani się rozebrała tutaj na ulicy? Z 20 zł. To 20 zł? Tak. Aha. I co jeszcze by pani mogła zrobić za na przykład 100 zł? Zesrać się. Ale gdzie? Na ulicy do tutaj? Do kałuży. Do kałuży? Aha, no dobrze. Dobrze. Proszę zanotować, do kałuży. No nie wiem, bo to ludzie różnie biorą. Wiesz, na zwykły tak. Człowiek to ile parę groszy by wziął, wiadomo. No tak, tak, tak. A ty ile by wziął? 2-3 tysiące, wiesz. 2-3 tysiące? No. I on byś się rozebrał? No oczywiście. Do Playboya? Do Playboya. To zależy od sytuacji może. Może było więcej osób na dzień. Aha, na gdyby... kobiet, no może tak. No to na pewno kobieta przy kobiecie to jest inaczej. Inaczej, tak, tak, inaczej. Tak. Ale jako sama, gdzie są wszyscy poubierani, a ja jestem naga, raczej nie. Raczej nie. Mm-mm. Powiedz mi, jakbyś miał możliwość rozebrania się do Playboya, za ile byś się rozebrał? Szczerze mówiąc nie wiem, pewnie bym tego nawet nie zrobił. Nie zrobiłbyś? Czemu? Nie, mam swoją dziewczynę i sądzę, że to była pewna forma zdrady względem niej. No tak, ale gdybyś nie miał dziewczyny i byłaby taka możliwość? Jeśli bym zrzucił ten Maciuś, to tak. Tak. To bym to zrobił, ale nawet nie wiem za ile, więc musiałbym się zastanowić dłużej nad tym. To ja mogę tak zrobić. Normalnie, będę latał po mieście teraz, tak w zimę. Tylko żeby ktoś to nagrał, wie pan. Rozgłosz tam całą Polskę, tak? Europa widzi. Chciałby pan? Aż ja bym nie chciał.